Cześć, witam Was na kanale Living with Robot. Czy Wy, tak samo jak ja, zawsze chcieliście posiadać psa robota? Coś na miarę Boston Dynamic, ale w takiej opcji bardziej kieszonkowej, przenośnej, którą możecie zabrać wszędzie ze sobą i po prostu cieszyć się wspólnie chwilami razem. Ja zamówiłam sobie kiedyś coś takiego i właśnie to wygląda tak, że po kilku godzinach spędzonych na składaniu tego robota, on po prostu nie działa. Ale tutaj przychodzi nam firma Petoi z pomocą. Firma, która tworzyła już koty roboty, która tworzy teraz psy roboty i psa Beetle. Beetle X jest to piesek, którego możemy sobie sami złożyć, albo możemy też zamówić, który już jest złożony. Ja mam oczywiście wersję złożoną, bo nie jestem aż takim masterem, żeby sama składać roboty, więc poszłam na łatwiznę, nie będę tego ukrywać. Słuchajcie, zerknijmy, co jest w pudełku, bo nie mogę się doczekać, pewnie tak samo jak Wy. Tym razem nie będę otwierać pudełka, bo ostatnio skończyło się to krwawo, było dużo krwi, lekarz, pogotowie, omdlenia na planie. Chyba zemdleję. Poproszę o plasterek. Dobra, więc pudełko jest już otwarte częściowo, teraz pozostaje, abyśmy tylko otworzyli wieko, ale to jeszcze chwilę potrwa. Dobra, dobra, dobra. Co mamy w pudełku? W pudełku mamy kartkę, którą możemy wysłać znajomym, przyjacielom, aby pochwalić się, że mamy takiego psa. Nie, oczywiście sobie żartuję. Mamy tu wszystkie social media, mamy maila do firmy Petoi, support i tak dalej. Dobra, zerknijmy, co jest w pudełku. Jest piesek, jest piękny. Ale na razie Wam go nie pokażę, bo jest dużo akcesoriów. Już mnie to przeraża. Akcesoriów jest dużo. Nie mam pojęcia, do czego to jest. To też nie mam pojęcia, do czego jest. Jest pilot i jest dobrze. I są dwa kabelki. Zapewne tymi kabelkami będziemy karmić naszego psa, bo nasz pies nie potrzebuje karmy. Jedynie tylko pozytywną karmę. Dobra, wyciągnijmy go. Tutaj są jakieś pudełka. Na szczęście tą pustkę to jest tylko ochrona jego głowy. Jaki ja jestem piękny! O, patrzcie tutaj! Słuchajcie, wygląda naprawdę zacnie. Patrzcie tutaj, tutaj jest logo firmy Petoi. Ma słodki, silikonowy ogonek, który możemy sobie zdemontować. Pod ogonkiem ma wejście do ładowania. Mamy tutaj głowę, którą także możemy sobie zdemontować albo możemy sobie zostawić, żeby ten piesek wyglądał jak prawdziwy piesek. Mnie się ta głowa podoba, więc ja to zostawiam tak jak jest. Powiem Wam, że wykonanie jest naprawdę zacne, jest dużo silników, ten pies wygląda dobrze. Zerknijmy sobie na pudełko, co, jak, gdzie. Dobra, do góry nogami. O nie, jest śrubokręt, ale mam nadzieję, że ten pies będzie działał bez użycia śrubokręta, bo ja na pewno nie będę wiedziała, jak to zrobić. Okej, okay, czyli do psa mamy dołączony pilot. Pilot, ciach, wyciągamy, będzie działał. Wow, mamy też aplikację. Możemy sobie tym kodem zeskanować i sprawdzić pełną instrukcję obsługi, bo instrukcji papierowej w pudełku nie mamy. Mamy opcję ściągnięcia sobie na nasze telefony, czy z Androidem, czy z Applem aplikacji i po prostu nasz pies ma dużo fajnych funkcji. Nie będę Was zamęczać tymi funkcjami, bo najlepiej jak po prostu je przetestujemy. Słuchajcie, zrobię trochę porządku, aby nasz piesek tutaj mógł pokazać, co potrafi. Dobra, dajcie mi chwilę. Naszego psiaka włączamy przyciskiem na brzuchu, trzymając go przez 3 sekundy. Słyszymy cudowną muzyczkę. Tyk! Dobra, mamy pilota, więc sprawdźmy sobie, co z pilota możemy zrobić z naszym psiakiem. Dobra, wstał, siadł. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Poszedł. I pompki! Push up.
poszedł spać. Wstaje, siada, wyciąga łapkę. Nie, robi pompki. Jeszcze trochę nie ogarniam, ale ogarniemy. A czek, a to? Już coś zepsułam. Hej, żyjesz, Beetle. Beetle? Dobra, powiem wam, że dużo fajnych rzeczy możemy zrobić z tego pilota i już mnie to przeraża. Okej, okay. A teraz zastanówmy się, co ten psiak może na przykład zrobić bez pilota. High five! Widzieliście to? Widzieliście to? Podał mi piątkę, mi podał mi, bo mnie kocha, bo mnie lubi, bo jestem jego właścicielem, tak? Powiem wam, że ten psiak... Okej... Okay. Powiem wam, że ten psiak jest na pewno super rozwiązaniem dla osób, którym się nie chce wychodzić z psami na zewnątrz, gdy pada deszcz, pada śnieg, bo z takim psiakiem trzeba sobie wyjść. No trzeba sobie wyjść z takim psiakiem, żeby się wysikał, a on się właśnie wysikał. Ja chciałam go pochwalić, że on nie sika, a on właśnie się wysikał tutaj i teraz na nagraniu na YouTubie. Bad dog, bad dog. No, chyba chciał się mi podlizać. Wskoczmy sobie teraz do aplikacji i zobaczmy, co można zdziałać w aplikacji. Bo na pilocie mamy tych komend tutaj kilka. Zaraz wam rzucę zdjęcie pilota, abyście się mogli mu przyjrzeć bliżej. Ok, to jesteśmy w aplikacji Beetle. Wybieramy naszego psiaka, łączymy się z naszym pieskiem przez Bluetooth. Jak widzicie, mamy tu naprawdę sporo różnych komend, jest ich dużo, dużo więcej niż komendy, które znajdują się na pilocie. Co jest jeszcze fajne, możemy po prostu wejść na stronę Petoi, tam mamy społeczność, która udostępnia komendy, bo możemy sobie naszego psiaka także programować, możemy tworzyć nowe komendy, możemy też ściągać komendy, które stworzyli inni ludzie, więc tych komend naprawdę się robi dużo, dużo, dużo. Okej, to przetestujmy może jakąś dowolną... O, boxing! Słuchajcie, już mi tutaj jump. O, to było happy. Może zrobimy stretching. Nie, nie, to nie był stretching, sorry. To było drapanko. Handstand. Come here. Come here, widzieliście to? I on je po prostu zobaczył. Cześć, słodziaczku. Tu mamy stretching. O, hak! Słuchajcie, jestem ciekawa, jak on mnie kopnie teraz. No, można by było tym dostać nieźle. Dobra, dobra, dobra! W aplikacji mamy taki plusik, gdzie możemy sobie tworzyć, czyli create comment i też wrzucić na przykład sekwencję ruchów. Wrzućmy sobie jakąś tam przykładową sekwencję ruchów. Ok, i dajemy test. Zrobił. Też robi. To moja ulubiona komenda, to był cheers. I teraz mamy play that
chyba zmarł. Nie wiem, czy to było widać, ale on po prostu cały czas umiera. Wróćmy sobie do głównego menu. Nasz piesek sobie usiadł. Zawsze jeszcze jak patrzę na pudełko Beetle, zastanawiam się, czy on utrzymuje ten balansik. Czekajcie, ja sobie tutaj go postawię. No czekajcie. Czy wy to widzicie? Po prostu patrzcie, jak to działa. Dobra, dobra, przegięłam. Ale on się tym w ogóle nie przejmuje. Powiem wam, że czegoś takiego nie widziałam, a mam trochę robotów, żeby miały taki balans. Czy on będzie stał na dwóch łapach? Tak, tak, ale to moja wina, że on spadł teraz, słuchajcie, bo ja się tak podekscytowałam, że aż mi ręka zadrżała. Patrzcie to, patrzcie to! Ja mu zrobię tak. Powiem wam, że to jest bardzo ślisko, ale on sobie z wszystkim daje radę. Bo to jest po prostu maszyna. Tym miłym akcentem żegnam was z kanału Living with Robots. Ja i Beetle. Pa, pozdrawiam.